Siemano, siemano. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek. Czy warto kupić Chińczyka? Czy bać się kupić Chińczyka? Nie, słuchajcie, nie bójcie się kupować Chińczyków, dlatego że to jest dla Was motocykl przejściowy. Od czegoś trzeba zawsze zacząć, ja zawsze to powtarzałem. Nie ma się czego bać, po prostu nigdy nie stracicie na Chińczyku. No wiadomo, żeby nie kupić padła. Ja Wam tutaj na przykładzie w tym filmiku pokażę, co można porobić z chińskiego junaka. Wyszło z mowy. Aha. Skończyłem z motocyklami. To tak jak ja, 20 lat i koniec. Rodzice mi w ogóle to wybili z głowy, że tak powiem, nie daj sobie spokój i tak dalej, nie? Ale miałem 3 ETZ-y, jedną zatarłem, jedną rozwaliłem, a ostatnią sprzedałem i sprzedałem spokój. Tak to było, nie? No i po 23 latach wróciłem, nie? Na razie kupiłem taki... junaka kupiłem, nie? Każdy od czegoś zaczynał, tak? I wiadomo, ten Chińczyk, nie? To Chińczyk. Chińczyki coraz lepsze robią i zobaczcie, jak ceny ich poszły do góry. Także no, nie bójcie się kupować Chińczyków. Zobaczcie, co z Chińczykiem można w ogóle porobić. Ale powiem, doposażyłeś go niesamowicie, nie? No, i klasy, no. Słuchaj, a to jest oryginalna lampa? Tak, tak. Wiadomo, motocykle markowe no, są drogie, nie każdego stać, żeby kupić zaraz markowy, nawet używany. Słuchajcie, powiem Wam, że kupić używany markowy to już jest w ogóle wyczyn, bo raz, żeby trafić dobry, a jak już traficie na padaczkę, no to po prostu macie takie koszty, że to się w pale nie mieści, nie? Nie, mówię, jak ja przyjechałem, to ja po prostu nie powiedziałbym, że to jest junak. Już mówię, czy mi się przesłyszało? Że Czesław mówił, że ty masz junaka. No wiesz, to są Chińczyki, nie? Ale one robią swoje... No. Właśnie te modele były handbary, właśnie... kurde, tak. Ci powiem. A ta nakładka tutaj? Do wygodniejszego siedzenia, tak? A popatrzcie, co Max porobił ze swoim junakiem. I słuchajcie, on... Tym motocyklem wiele lat już śmiga. Można. Ja wiem, że to są tam elementy takie, gdzie po prostu wiadomo, się tam śrubki rozkręcają, ale i markowy też się potrafi rozkręcić. Tyłek nie bola. A. I robi robotę to, niesamowitą. Jak miałem, nie miałem tego, to tyłek wysiadał, po 200 km wysiadał, nie? Co jeszcze? No, że mają napędy z plasteliny, no ale to można sobie wymienić na lepszy. Żaden problem, nie trzeba jeździć na tym, co producent daje. Wszystko można wymienić. Części jest od cholery i jest to tanie, można to wszystko porobić. I zawsze, pamiętajcie, nigdy nie stracicie na Chińczyku, nie? Ile ja mam do Cieszyna? Zresztą mamy w planie wycieczkę na Słowację do znajomego. Kiedy ją zrealizujemy, nie wiem. Ale są plany. Ale są plany. Są tak plany. Samo jak plany powstały z Bałtykiem. Mhm. Bodajże 2 lata temu powstał ten plan, zanim tu się spotkaliśmy. I dzisiaj Bałtyk, jutro Bałtyk. Tak, jutro Bałtyk. Po prostu do morza. Ja jeszcze nie straciłem na żadnym Chińczyku. Nie wiem, mieliśmy chyba ze 4 czy 5. Zawsze sprzedaliśmy... bez problemu i bez żadnej straty. Wiadomo, no to co trzeba było tam powymieniać, no to się tam wymieniało, no i tyle. No i o co chodzi? O chiński motocykl czy quad trzeba tak samo dbać jak i o markowy. To, że to jest Chińczyk, to nie znaczy, że macie łańcucha nie smarować, olejów nie wymieniać. No tak. Nie no, powiem Wam, chłopaki, jesteście niesamowici, nie? Trzeba sobie pograć jakiś cel. No, jakiś cel i realizować. A kto to wymyślił w ogóle, ten wypad dzisiaj? Także nie ma się czego bać. Trzymajcie się, nara. I zobaczcie, co Max porobił ze swoim sprzętem. U Bleka nie może zabraknąć filmu z junakiem 123, przerobionego przez Maxa. Max, kurde, powiem Ci generalnie tak... Generalnie był to naked. Został przystosowany do takich jazd właśnie turystyki, nie?
żeby się nim poruszać, nie? Na dalsze trasy. Przemierzać kilometry. No, co mi się udało w nim zrobić? No to pozakładałem gmole, handbary, dodatkowe światła, wyższą owiewkę, zmieniłem lusterka, dołożyłem mu wentylator, choć nie jest. Wiem, czy on jest tutaj potrzebny, ale zawsze, w wiesz, temperaturach można go użyć. Czasami będziecie jechać w 30 stopni. Może tak być. Asfalt ma 60. Może tak. Wtedy się przegrzewa, prawda? Tak, tak. Z dodatkowych rzeczy jeszcze założyłem, tak, wiadomo, ładowarka, wyświetlacz temperatury chłodzenia silnika, temperatury na zewnątrz, ładowania. Na z tyłu to dołożyłem mocowanie sakw, kufrów, bo mam i sakwy, jak mi pasi, to zakładam sakwy. A jak nie, to kufry. A jak kufry. Mi to nie pasi, to ściągam i jeżdżę bez. Jeździsz bez. Zmieniłem akcesoryjny tłumik w nim. No właśnie, petarda jest. Tłumik jest Hondy jakieś 440 czy coś takiego. Dużo przeróbek było? Nie. Nie? Żadnej. Ta sama średnica była nawet. Wszystko. Nawet była ta sama średnica na opasce. A wcześniej miałeś, no, od tego? Oryginalny, nie? Oryginalny był, ale on wiadomo, jak to przy 125. Pyrczy, bo pierdzi. A ten już trochę inaczej. Trochę inaczej ma chodzi. Tą barwę tego głosu, nie? I co, wysoko się siedzi? Teraz jeszcze założyłeś tam poduszkę? To taka. Jeszcze dłużej jest? Jest trochę wyżej. Handbary, powiem ci, kozackie. No jest, no na chłodniejsze dni, jak się jeździ do jesieni, my. Tak. W tamtym roku tutaj chyba do października, czy ostatni kurs zrobiłem chyba w listopadzie, nie? No to fajnie działa, osłania to jednak, nie? Dłonie. Powiedz, ile przejechałeś nim już? Ja nim zrobiłem około chyba 6 tysięcy, bo ja go mam trzeci rok. Trzeci rok. Trzeci rok. Powiem ci, no wygląda to jak jakiś naprawdę duży enduro. 3 lata temu kupiłem, mówię, kupię, bo fajna cena za niego była, gościu przywiózł, wsiadłem, przejechałem się, no dobra, kupię, wezmę. No i tak jeżdżę nim. Olej, co jaki czas wymieniasz? Ja tak zmieniam co 1500 w nim. O, tak, to tak, szybko. Tak, szybko. 1500, no bo niby tak zalecają, nie? A powiedz, jakie jest spalanie? No, tak obładowany jak jesteś. Teraz mniej więcej wyszło gdzieś około 2 litry 600. No to jest spalanie na te czasy. Przy tych mniejszych pojemnościach to jest właśnie, to robi to robotę. Można jechać w trasę, kosztami się nie przejmować. Absolutnie. No tak. A jak będziesz miał większą pojemność, to tam się już tankuje. Sam możesz tak. O tym powiedzieć, no nie? Wiem. To już litra trzeba wlać. Tak. Jednak oszczędność jest. No jak zajedzie jechałem... Zajedzie się wszędzie. Tylko trzeba chcieć. Tylko trzeba chcieć. Tylko chcieć. Chęci. I pojemnik na klucze. Trochę pomysłu na siebie i na wyjazd i można podróżować. Pojemnik na klucze? A, nie wiedziałem. No jest tam na jakieś tam klucze w razie W, jak się to mówi. Żeby naciągnąć łańcuch. No tak, no. W Chińczyku zawsze może się coś tam poluzować. Tu jest zmieniony łańcuch, tu jest wszystko japońskie, Dida pozakładane. Dida założyłeś, tak, zębatki. Tak, tak, tak. No to słuchaj, Janonek, zobacz. Od razu wywaliłem. Też zmieniaj. Tylko Dida założyć, ewentualnie RK. To przynajmniej się nie naciąga, nie? Raz naciągnę i ma święty spokój. Tak, też mu polecałem właśnie, żeby zmienił to wszystko. Nie ma sensu na oryginalnych jeździć. Tak, bo to gumowe jest, nie? Że się naciągają. A powiedz, a to dostałeś w oryginale, czy nie, to? Nie. Nie. Gmole musiałeś co, dorabiać? Kupiłem. Gotowe. I pasowało wszystko, czy mu? Tak. Mocowanie kufru czy sakw musiałem sam zrobić. Mhm. Sam. To jest w ogóle generalnie składa bagażnik. Pociąłem i... I dorobiłeś. Pospawałem tak jak trzeba. Aha, można. Trzeba mieć tylko sprzęt i trzeba chcieć no. Do tego. Wszystko można zrobić. Jeśli się umie i potrafi i chęci do tego, to można bardzo wiele zrobić. No słuchajcie, no powiem wam, no na bogato. No junak na bogato. Ja po prostu, ja nie dowierzałem. Jeździ. Ten błotnik jest oryginalny? Tak. Ten oryginalny, tak. Ten jest dołożony. Junak. Nie no, naprawdę. Petarda. Sprzęty jeżdżą. No. Jakbyś tak jechał ulicą, ja bym... No, ale musicie dbać o to, tak, niestety. Tak, sprzęta trzeba dbać. Musicie dbać. Jak się dba, tak się ma. Tak. Tak jest.
O to dzięki, Max, dzięki, że pokazałeś. Może byś odpalił jeszcze, co? No mogę odpalić. No, na możecie tym wydechu, posłuchać. Na tym wydechu od fundy. Możecie posłuchać. Może małą rundkę byś zrobił, to nagram cię. Kawałeczek, jak to tak? To będziemy musieli, ktoś będzie musiał wziąć kask. Czesław. Czesiu, weźmie. Kurde, adventure, normalnie adventure. Pięknie. Nawet ci się tutaj to kręci też na wietrze. No i bardzo dobrze. Nie, no ładnie chodzi, ładnie chodzi. Bardzo fajnie brzmi na tym wydarzeniu. Tak. Całkiem inny dźwięk. Bo na oryginalnym to tak byście powiedzieli, że no taki. A tak to... No. No to ma jeździć. Bardzo fajnie się skręca, nie ma żadnego zabawienia, bo jest zmieniony gaśnik. O! Tak? Gaśnik masz. Jest pompka przyspieszająca. I to robi całą robotę. Czyli nie ma zabawienia żadnego. Nie ma. Tu... Gaśnik od razu poszedł wek. I tak trzymać. Trzeba chcieć i trochę poświęcić czasu na to i pieniędzy, nie? Bo wiadomo, wszystko kosztuje, nie? No. Części są obecnie. Ale można. 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 To co, życzymy wam szerokości. Tak jest. Dzięki, że pokazałeś nam Junaka. Na razie. Cześć. Junak i Dragster. Ale gwizda tam. Dobra. Cześć, gdzie jest wyjazd? Chyba tam jest wyjazd. Ale słyszę tego Simpsona cały czas. Ło! Ale to pięknie chodzi. Ale wiesz co, powiem ci, że twój brzmienie zawodowe ma, nie? Bardziej basowe. No, ale też Maxa, ten wydech, kurde, robi robotę, wiesz? Tak. Inaczej jest na postoju, inaczej jak jedzie, no. No robi, no. Ja tego nie słyszę, bo wiesz, jest... Ale wiem, że jak przyjadę jakimś tunelem, bo między... No ja to słyszałem, nie? I już i to kamera jest, też to załapała, nie? No. Zobaczymy, jak będzie słychać to na nagraniu. No, wejdzie. Światła się zgasi. Sensację zrobiliśmy, wszyscy się patrzyli. Mało tego, gdziekolwiek na czepę nie poszliśmy, zjeść sobie jakieś śniadanie, kawę wypić i tak dalej. Za chwilę chodzą i oglądają. Klasyk, klasyk. No.